Tak. A czaicie, że to będzie czyjś stary? I taki się bezbronny nagle czujesz, nie? Jedziemy. A humusem jebie, beknąłem w chuj. Cześć, wygleci, ekipa WK z tej strony. Dzisiaj oglądamy memy z armii WK. I oczywiście to są wasze memy. Jeżeli chcecie być w kolejnym odcinku, to wysyłajcie je na armii WK. Musicie dodać znak wodny na mema i w opisie napisać hashtag mem. Pięknie. Więc tak, pierwszy mem, uwaga, zaraz go zobaczycie. 3, 4, Dawian Sienicki. No i my już jesteśmy rozbawieni wszyscy, bo odpalaliśmy kamerę i wszystko na tym memie, także no... Doceniliśmy fest, mimo że teraz możecie nam w to nie uwierzyć. Zawsze już... lekko śmieszy ten mem. I generalnie myślę, że my też jesteśmy trochę takimi typami. Trochę tak. Może nawet bardzo. No bardzo tak. Co Robur? Myślisz, no, że też byś tak... Ja nie, tak bym nie zrobił, ale... Ale nie, że siebie, robił? Ale na przykład rzeczy... Nie, że siebie byś kuchnię, oglądał, ale... Jak ktoś dzika coś byś oglądał. Kroją jakąś rybę, tak? No. Dobra, ale chwila, a co byś robił, skoro nie to? Co byś na jego miejscu zrobił? Chyba uciekłby, ewentualnie. Zacząłbyś uciekać? Bo to jakieś kobiety są nieznajome. Dużo rzeczy bym zrobił. Śmiałe. I teraz kolejny od Stasiu Wargi, standardowo. Introwertycy, kiedy mają do kogo zadzwonić. Ogólnie to ja w chuj, nie? Jak muszę do kogoś zadzwonić, to jestem chory. Kiedyś bałem się dzwonić gdzieś po urzędach czy coś. Ale ja, no w takich ważnych sprawach, to ja zawsze... Później mija. Nie lubię na bieżąco załatwiać, że coś zapomnę, coś zjebię. Trzeba, wiesz, reagować od razu na słowa, nie? Tak to mogę sobie przekminić, co odpowiedzieć, a oni czasami w ważnych sprawach potrzebują od ciebie informacji za sekundę. To i nie lubię tego. Byle co, pierdol. No i za miesiąc, kurwa, naprawiasz, nie? No, mnie call center pozbawiło właśnie jakichkolwiek emocji związanych z rozmową telefoniczną. Że jak zacząłem i już byłem tam, wiesz, normalnie 21 lat pamiętam pierwszy telefon, tętno od razu wyżej, nie miałem jeszcze zegareczka, ale czułem, że było wyżej bez zegarka i wiesz, a potem już jak to staje się taką rutyną, że codziennie przychodzisz i klepiesz te telefony, no to po prostu nie masz żadnych emocji związanych wiesz, z tym. Ale wiesz, ja też na słuchawce u nas pracowałem, no nie? Wiem, że to nie taka objętość jak ty, no, ale no, też się trochę wyleczyłem z tej obawy, co będzie, tylko ja mówię, że ja nie lubię załatwiać spraw przez telefon, tak. Bo to jest strasznie szybkie i kurwa ulotne. No. Mówisz jedno i to się nigdzie nie zapisuje i za tydzień typ nie wie, co ty powiedziałeś mu, nie? Ale to i jest źle coś zrobione, nie? A to ja na przykład, zależy jaką sprawę załatwić, ale wolałbym dogadywać coś właśnie przez telefon czy tam przez Messengera, tylko audio, niż tekstowo. Mhm. Że nie lubię często dogadywać na Messengerze na przykład rzeczy. No to. Stasiu Warga, kolejny mem od Stasiu Wargi. Dziękuję. Ktoś nie ma bardziej udawanego, a nie ma nic bardziej udawanego. Patrz to, nie? Generalnie masło. Dobry w chuj. No. Stara siłownia. Tak? To jest Leonidasa? No. Brawo. Stasiu Warga, kolejny. Dobra, no, słuchajcie mnie teraz uważnie. Nie mam czasu. To jest śmieszne w chuj ogólnie. Bez tekstu mnie to bawi nawet. Dobre, sam ten obrazek mnie rozpierdala. Dobra. W ogóle to jest jakaś czekoladowa małpka, czy? No tak, i zrobili, wiesz, no, ugotowała się. Ostatnio oglądałem, jest taki odcinek na YouTube, taki filmik, czemu, dlaczego małpy są takie silne, nie? Fajne, to byś robił, odcinek. Nie? Jak trzy dziewczyny polecam nad tobą, a ty oglądasz, czemu małpy są silne. Silne w kół, sprawdzałeś, dlaczego jesteś taki wyjątkowy. Czemu małpy są takie silne, nie? Że nawet mały szympans, który waży 30 kg, 30-40 jest półtora raza silniejszy od przeciętnego człowieka, nie? I co, wyciągnąłeś jakieś wnioski dla siebie? Wnioski dla mnie? A jest silniejszy że... od ciebie? Że możesz być silniejszy dzięki od temu ciebie filmowi? Jest silniejszy? Taki nie, szympans? No to już wam kiedyś mówiłem chyba, że wnioski są takie, że przez to między innymi no, małpy są takie silne, bo mają te szybsze mięśnie, bla bla bla, ale też mają mniej precyzyjny, mniej unerwione są te mięśnie, dlatego manualne zdolności mają gorsze. Więc ja mogę sobie tak to uargumentować, dlaczego nie mam tak dobrych manualnych zdolności. Nie, ponieważ siła, nie?
i jest w porządku. Nie gadajmy już o małpach. Ten pisze, że na pewno wygra Robert. W ogóle ja chciałem dokładnie coś takiego wam pisać na Gymboard, bo serio, kurwa, wszyscy katowali ten tekst, nie? Że wygra Robert. A to jest Paweł Janik. Paweł Janik. Od nas. No a tak naprawdę wygra Robert. Tam jest jakaś nerwowa jest sytuacja między wami. Trochę. Chyba nie z mojej strony jest nerwowa sytuacja. Jestem opanowany i spokojny. Strasznie. Kulturka. Strasznie Robert nas zaczął deprecjonować. Nie wiem, czy to jest show, czy... Czy jest to element show? Chyba to nie jest element show. Masz 4 zagrożenia na ganne zachowanie, ale umiesz wziąć 2 krzesła naraz. Serio tak jest ogólnie. Prawdziwe, no. Zajebiste. Ale jeszcze jakbyś się pochwalił, że byłeś w Poprawczaku albo coś jeszcze, to trzy nie miałbyś do koła. Tylko, że nie byłem tym typem ogólnie. A wiesz, a nie widać w okularach, jak nie? Byłem bo w szkole. Masz zasłonięte, ale patrzysz na, a tam na telewizorze małpy, czemu są silne. No. Kaja, weź się. No tak. Dobra, Karol Błach, trener Bura przed jego walką z Burnejką. Pamiętaj, że gruby jest za wolny na szybkość. Przyznam się, że nie rozumiem. Jestem chyba boomerem. No jak, że wiesz, taki Seba, nie? No ale to... To nie ma jakiegoś, że trzeba znać ten film, czy coś? Nie wiem. Pamiętaj, że gruby jest wolny na szybkość. Gruby, wolny, szybki. Gruby, nic nie pasuje. Gruby nie... A czy... Nie wiem, kurwa. Ja nie czaję. Twój stary, gdyby nie kontuzja w 89. Lustro to jest poszerzało. Często zdjęcie wrzucane, żeby udowodnić sterydę. Tak. A czajcie, że to będzie czyjś stary w przyszłości prawdopodobnie? No tak. Będzie taki stary ciągle. Tylko już z brodą. Tylko łysy, i nie? Będzie i patrzył zdjęcia starego z młodości i to będzie oddał. Nie, właśnie stary kolegom. Będzie taki sam cały czas. Tylko zamiast włosów broda. Tylko, że włosy zejdą, po prostu się przeniosą na dół. Jak cycki, nie? No. Na starość to u Robura. No tak. Teraz taka faza mam, że tutaj Robur był młodszy niż ja teraz, a zawsze było tak, że ja że Robur był starszy, nie? Że nie było taki, wiecie o co chodzi? A ty że zawsze. Że, no, że to już jest strzępa, że już go znałem, a tutaj już... Nie, tu był młodszy niż ja teraz. Który to był? No jak, to miał 28 pewnie. Mi się wydaje, że to 26. Był reverse po zawodach, co on tak przytrzymał, kurwa. 27-26 lat tu miałeś. Możliwe, że mnie trochę wypełniło, ale jeszcze tam było docięcie. No. To był 15 na 100%. Magiczne. Lustro było, kurwa. Też by się przydało do ławy, nie? To lustro. Kuba Jastrzyk. 8-letni ja przy kasie patrząc mamy po tym, jak wróciła się po papier do pieczenia. Ja tak miałem jeszcze dużo później niż 8 lat. Była niepewność, czy wróci na czas. I taki się bezbronny nagle czujesz, nie? No i że nie wiesz, co powiedzieć, jak dojdzie do ciebie. No. Fajne, fajnie, że cię tak pomniejszyli względem innych ludzi. No. No. Tak, że mały, nie? No. 8-letni. No. Ale łapałem. Wyglądałeś tak samo, tylko że byłeś mniej. Paweł Janik, ona jest... Cię na pewno trafisz ja. Robur by trafił. Fasa. Do której bramki? Bo się, a tutaj pytanie zależy do której bramki. To właściwie. Jedziemy dalej. Stasiu Warga. Jesteś u kumpla na urodzinach i czekasz, aż skończy zbiacze pierdol od rodziców. Dlaczego? Mi ogólnie bawi mina, ale tak nie do końca kumam. A czemu opierdol od rodziców? Że imprezy głośno albo coś, że coś narozrabiali, coś zbili, nie wiem, cokolwiek. Nie? Dobra, no to lecimy dalej. Darek niewiadomy. Twoja matka jest zrobiona, jak najbany stary w końcu poszedł spać. Pod pół koci, tak. Pilnowania go. I stary zasypia. Jak Robur tak szybko powiedział te słowa? Robur, jaki fryz w ogóle Robur, co? Przyspieszenie. Robur, jaki szalony fryz miał, kurwa. Zapomniałem o tym. Odzwyczaja się człowiek, co? Ej, fajnie było w tamtym studiu nagrywać. No, ale zaduch był, kurwa. Wiem, ale śmieszny kadr, nie? Jak w akwarium byliśmy. No. Takie małpki w akwarium. Spoko ten jeszcze kadr. Zachowujemy się jak małpy. Nietypowy taki, no. Adrian Grzeszczak. Kiedy patrzę, wyrzekamy Shopee w TV. Ja nie mam właśnie teraz... Mam premium, to nie widuję tego. Maciej Bereda. Stary motywujący się przed maturami. A który to stary? Ktoś pytał też. No. Ten i ten Robert i który stary. Jest, nie? Jakbyś Robur opierdolił brodę, to kurwa jesteście bardzo podobni. No, jakby lustro wstawić tam na środku. Burnejka tylko ma bardziej zmarszczony tył głowy, nie? Stasiu Warga.
Jesteś rok bliżej śmierci, twojej znajomej. Ja lubię to życzyć. Gratuluję bycia rok bliżej śmierci. No tak. No. Jak ktoś ma urodziny i mam luźny kontakt, to żeby nie było. Stanisław Zarzycki, POF, oglądanie Kevin sam w domu na Wigilii z wujkami. Tak to wygląda. Zapoceni. Ale tym wujkiem są ludzie w twoim wieku już. Wszyscy, każdy trzyma bąki w dupie, nie? To jest mem o tym, że wujki takie jak my. No tak, tak. Bo my się jaramy Kevinem, a młodzi już nie. No. Antek Kobyliński. Wygrywasz 10 meczy z rzędu i nie masz rękawa. Mina. Trochę tak. Mina no. Jest niezła. Jak się rangi w CES-ie. Jak inny człowiek. No. Jakbyś miał język wystawiony, ale to broda. Twarz poparzony. Zamieniłem się jak poparzony, no. Jakbyś się palił. Shape shifting, wiesz, czura, kurwa. To widziałem. Dobry jestem. Ten ziomek, no tak. I to Stasiu Warga, no tak, no. Tak to wygląda. A najgorsze, że ziomki byli, nie? W pobliżu. I tu jeszcze jeden kolega. Jeden jest bardzo blisko nawet. I już nic nie widzi, kurwa. Natalia mu wtedy oczy zakleiła farbą. Haker żąda zapłatę w wysokości 1000 zł, bez zdjęcia z mojego telefonu nie wyciekły do internetu, a tymczasem moje zdjęcia. No, dlatego warto nie wstawiać chuja na IGS. I ogólnie nie nagrywać na rolkę. Tak, jeżeli masz, kurwa, jakiś tam following. A widzisz te zdjęcia pod spodem, nie? Ale... Ten w rolce, nie? No. I Mateusz Borek kiedyś rzucił coś do sieci, a na dole były jakieś zdjęcia. No, z chujem? Przypałowe. Wow. Nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. Takie. Nieźle, ludzie, co? Takie błędy, kurwa. No. Ale lubiłem ten plakat. Środkowe zdjęcie u góry. To jest Homer Simpson i tam było Fat and Happy. To? Na masie dostałem. Jedziemy dalej. Ja na cardio, ja na płaskie. O kurwa. Idealne. I to Max Payne, użytkownik. Kiedy zamiast odpisać tak, odpisujesz si. Ogólnie. To jest? Ogólnie. A, dobra. Zawsze mówiłem si, jeszcze nie znam. No właśnie, prawda? To jest, tak, no to jest takie, że ogólnie to jest si. Użyte twoje zdjęcie, żeby tą tezę przedstawić twoim zdjęciem, a to jest tak naprawdę, że to ciebie opisuje. Mhm. Si. Że ty to mówisz często. Ja często mówię jo i si. No. Rzadko mówię tak. Taki jest. Także ktoś. Także Stasiu Warga, ciekawe, czy to zrobiłeś świadomie, czy nieświadomie. I już koniec memów. Przypominamy, jeżeli chcecie te memy wasze, żeby były w tym odcinku, no to na armię wrzucajcie ze znakami wodnymi i hashtag mem. Tak jak na mojej koszulce znaczek wodny, macie przykład. Teraz. No, jeżeli tego nie zrobicie, to będzie was ścigał. Poparzony Błażej. Nie, on. Patrice Bedełek jest on adminem naszej armii. Patrick.